Witamy na kanale Psim Tropem. Tu Ania i Krzysiek. Pokażemy Wam, jak nauczyć psa zostawania na miejscu. Pomaga nam nasz pies Zojka. Ona doskonale zna tę komendę. Pokażemy Wam kolejne etapy nauki. Pierwszy etap. Smakiem prowadzisz psa na wybrane wcześniej miejsce. By uatrakcyjnić to miejsce, dajemy serię smaczków. Raz dajemy do pyska, raz na posłanie. Nieważna jest pozycja, jaką pies przyjmie na posłaniu. Ważne, by czterema łapami na nim był. Następnie po kilku chwilach łamy pupila z posłania, zanim sam zechce je opuścić. Ważne jest, by pies wiedział, kiedy jest początek, a kiedy koniec danej sytuacji. Drugi etap. Gdy pies swobodnie idzie za smakiem na miejsce, dodajemy słowne polecenie, na przykład na miejsce, albo do siebie. Nadal karmimy serią smaków, wydłużając przerwy między podaniem jedzenia. Po serii ćwiczeniowej zwalniamy komendą psa z miejsca. Trzeci etap. W tym etapie staramy się naprowadzać na posłanie pustą ręką. Wydajemy polecenie na miejsce i ręką już bez smaczka prowadzimy psa na jego miejsce. Ważne, by psa wysyłać na miejsce, gdy kucamy, stoimy czy siedzimy. Pies ma zrozumieć, w jakiej byś nie był pozycji, ma posłuchać i iść do siebie. Czwarty etap. Pracujemy nad dwoma kryteriami. Czas leżenia psa na swoim posłaniu i odległość od posłania, kiedy wydajemy komendę. Jak pracujemy nad czasem przebywania psa na posłaniu, to nie zwiększamy kryterium odległości. Jeśli chcemy psa uczyć wysyłania z dużej odległości na swoje miejsce, to staramy się nie wydłużać psu znacznie czasu leżenia na nim. Docelowo chcemy psa nauczyć, by reagował na komendę na miejsce z każdego punktu mieszkania i leżał tam tak długo, jak sobie tego życzymy. Jednak stopniowo musimy psa tego nauczyć.